Cześć dzień dobry, witaj na 42 dni przed Twoją maturą z matematyki na poziomie podstawowym. Dzisiaj sobie rozwiążemy zadanie z wielomianów, a zadanie jest następujące. Dany jest wielomian, ten, który rozpisałem tutaj obok. Sprawdź, czy punkt A, który tutaj, tutaj napisałem obok, należy do wykresu tego wielomianu oraz zapić wielomian x w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego. Przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Okej, okay. wartość wielomianu dla jedynki wynosi 1 do sześcianu minus 5 razy 1 kwadrat minus 9 razy 1 plus 45. Dobrze, przekalkulujmy to. Czyli tak, 1 do sześcianu 1 minus 5 razy 1 do kwadratu, 1 do kwadratu, 1 razy

45, a to się równa minus 13 plus 45, no to się równa 32, tak? Okej, okay. czyli jeżeli wyszło nam 32, wartość funkcji, tak, wartość tego wielomianu w jedynce wynosi 32, to oznacza, że ten punkt nie należy do wykresu wielomianu, tak, ponieważ dla jedynki tak, wartość jest 32, czyli jakieś może, możemy wyznaczyć punkt B, 1, 32, tak? Faktycznie należy do tego wykresu wielomianu, tak? A wiemy dobrze, że funkcja charakteryzuje się tym, że dla danego x, tak? Tylko mamy jedną wartość, tak? Czyli jeżeli mamy tutaj jakąś oś x, tak? I x równe 1, tak? No to może być tylko jedna wartość y, tak, czyli akurat 32, tak, powiedzmy tutaj jakieś 32, tak, te, no nie, tak dla uproszczenia, pokazując, te skale wiadomo są po obu stronach nieproporcjonalne, tak, ale tak upraszczając, więc tutaj nie może być druga wartość 30, tak, więc dla x równego 1 tylko punkt b 1 32 należy do wykresu tego wielomianu, tak, dobrze. I teraz przejdźmy do drugiej części, czyli zapis, zapisz ten wielomian w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego. Ok, ścieram tablicę i rozpisuję to. Ok, zaczynajmy, czyli ten wielomian mamy przekształcić w postaci iloczynu trzech wielomianów pierwszego stopnia, czyli to będzie wyglądało mniej więcej tak. Tak. Mniej więcej tak. A, B, C to jakaś liczba rzeczywista, tak? No nie jakieś liczby rzeczywiste. Tu mogą być liczby ujemne liczby dodatnie, tak? I zobacz, co ja tutaj widzę w tym wielomianie, tak? Że tutaj współczynnik przy X kwad... sześcian i X kwadrat. No to mamy różnicę jakąś razy minus 5, tak? I tutaj minus 9,45 też razy minus 5. No nie i zobacz. Mogę to przekształcić do takiego stopnia, że tutaj wyciągnąć przed nawias x minus 5, czyli mam x minus 5, a zostanie nam w tej pierwszej różnicy, o tej, x kwadrat, tak? Bo zobacz, x kwadrat razy x, no to będzie x sześcian, x kwadrat razy minus 5, no to będzie minus 5x kwadrat, tak? A w tym drugim przykładzie, tak? Też mogę wyciągnąć x minus 5, tak? A mnożenie będzie razy minus 9, tak? Minus 9 razy x, no to będzie minus 9x, zgadza się. Minus 9 razy minus 5 to będzie plus 45, minus razy minus to jest plus, tak? Czyli wszystko się zgadza. I teraz widzę, że mam pewne dodawanie dwóch tutaj iloczynów wyrażeń algebraicznych, i widzę, że tu i tu tym samym czynnikiem jest nawias x minus 5, i mogę ten nawias jakby wyprowadzić przed jeszcze jeden nawias, tak? I wychodzi mi, że x minus 5, tak? x kwadrat i zostaje mi minus 9, tak? x minus 5 wyrzucam przed nawias, x minus 5 wyrzucam przed nawias, zostaje mi x kwadrat i zostaje mi minus 9, tak? Dobrze. I teraz tak, mamy tutaj w pierwszym nawiasie już wielomian pierwszego stopnia i mamy mnożenie razy wielomian drugiego stopnia, ale taki wielomian bardzo nam, łatwo nam się przekształci, tak? Bo, tak, ten pierwszy przepisujemy, a ten drugi, no to też wzrost tego mnożenia, tak? Będzie wyglądało to następująco. x minus 3, x plus 3, tak? Dla przypomnienia, to przekształcenie ostatnie wynika z wzoru. a kwadrat minus b kwadrat, to się równa a plus b, a minus b, tak? Pierwiastek z x kwadrat x, pierwiastek z 9, 3, tak? Ok, czyli przekształciliśmy ten wielomian W od x do postaci Iroczynu trzech wielomianów pierwszego stopnia. I wiemy też, że jakbyśmy mieli równanie, ten wielomian to się równa 0, to rozwiązaniami tego równania byłoby x równe 5, x równe 3, x równe minus 3. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Jeżeli masz jakieś pytanie, napisz w komentarzu i widzimy się w kolejnym odcinku. Udanej nauki. Cześć.